słynny, jedyny w swoim rodzaju The Plaza Hotel. Słuchajcie, znany nie tylko z Kevina samego w Nowym Jorku, ale słynny z luksusu, swoich gości, historii. Scott Fitzgerald miał tu swój apartament, mieszkali tam z Zeldą i umieścił też sceny z Wielkiego Gatsby'ego w hotelu. Później film i remake też były kręcone w hotelu The Plaza. Pamiętacie komedię romantyczną Wojny Ślubne? Bride and the Bride, and it starts at the Plaza Hotel. Kiedy dwie bohaterki walczą o to, która urządzi swój ślub w jednej z sal, to też sala właśnie w hotelu The Plaza. Tu swój ślub notabene miała córka Nixona, Katrina Zeta-Jones z Michaelem Douglasem, jak i Donald Trump ze swoją drugą żoną. Teraz dokładnie tak, jak przechodził Kevin. To wejście do hotelu wygląda prawie identycznie. Oczywiście nie spotkamy na naszej drodze Donalda Trumpa, ale będziemy się musieli zapytać kogoś innego o drogę. Dlaczego Trump w ogóle wystąpił w filmie? Bo The Plaza należał wtedy do niego. Nawiasem mówiąc, sprzedał hotel z prawie 100-milionową stratą kilka lat później. W części hotelowej w tej chwili nie ma dywanów. Ponoć to było tak, że w momencie, kiedy usunięto dywany po to, żeby Kevin mógł się tam ślizgać po podłodze, Donaldowi Trumpowi tak się to spodobało, że zdecydował się, żeby te dywany utrzymać na stałe. Od czasu nagrania filmu sporo się zmieniło. Zamieniono część hotelową na mieszkalną, także dlatego nie możemy tam teraz wejść, ale dokładnie tam znajdowała się recepcja i przy tym biurku siedział Tim Curry. Wychodzimy teraz z hotelu, idziemy zwiedzać dalej i oczywiście co stoi przed hotelem? Biała limuzyna. Oczywiście masę gołębi wszędzie. Idziemy teraz do Central Parku. A tutaj jest to miejsce, gdzie Kevin spotkał gołębiarkę i to się zgadza, że tutaj faktycznie zawsze jest dużo ptaków. Wygląda troszeczkę inaczej niż w filmie, no bo jak nie było, kilkanaście lat minęło. Koniecznie, ale to koniecznie wejdźcie na ten mostek. Tu jest jedno z bardziej fotogenicznych miejsc z pięknym widokiem na The Plaza Hotel. Kolejna scena bardzo ważna z filmu. Długo szukałam tego mostku, słuchajcie, dlatego że on wygląda troszeczkę inaczej niż na filmie. Jak się udało mi wyczytać, znaleźć, to jest tak, że został on otworzony na scenie w Los Angeles. Dorobione zostały tam takie charakterystyczne schody i te sceny były nakręcone w Los Angeles, w studio. Natomiast zerowane na tym mostku, który znajduje się faktycznie obok stawiku, gdzie Kevin spotkał panią gołębiarkę. A teraz już idziemy w kierunku lodowiska, który jest znany nie tylko z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku, ale też z Love Story i Igraszki Losu. Notabene to lodowisko należy do Donalda Trumpa teraz. Najlepszy widok na lodowisko jest tych z pobliskich skał. Oh yes, there is. To lodowisko jest otwarte w ogóle do kwietnia. Latem jest tutaj wesołe miasteczko. Widok fajny i na lodowisko, i na wieżowce. Ciekawy kontrast pomiędzy miastem a parkiem, prawda? Kolejne bardzo filmowe miejsce to słynna Bethesda Taras i Fontanna. Dokładnie tutaj, tam w oddali, widzimy Kevina biegnącego po schodach, zatrzymuje się przed tarasem, rozgląda się dookoła, a zaraz za nim podążają Harry i Marv. To miejsce nie zmieniło się od tego, co widzieliśmy w filmie. Jedyne takie niedociągnięcie to to, że faktycznie dorożki nie mogą się zatrzymywać tutaj przed fontanną. Ale poza tym wszystko jest tak jak w filmie. Też jest pełno turystów, co zresztą bardzo pomogło Kevinowi. Park, he's alone. Kids are scared of the park. Stacja metra przy 57 ulicy, to tędy Harry i Marv przedostali się z Dolnego Manhattanu. I idziemy dalej. Na szczęście stacja metra znajduje się bardzo blisko, koło jednej chyba z najsłynniejszych sali koncertowych. Kolejne miejsce, które się nie zmieniło, to Empire Diner. Wprawdzie nie udało się spotkać Mikołaja, ale za to zatrzymamy się tutaj na lunch. Strasznie zmarzam. Zamówiłam wegańskiego burgera, całkiem smaczny, a troszeczkę taki drogawy, bo kosztował 18 dolarów, czy około 20, ale dobry. W filmie nie mogło zabraknąć Times Square. Ja popatrzę na to miejsce z daleka. Swoją drogą to ciekawe, że poszukiwania Kevina rozpoczęły się od tego jednego z najbardziej zatłoczonych miejsc w Nowym Jorku.
A my idziemy teraz w kierunku Rockefeller Center, podążając śladami mamy Kevina. Kevin jak wylądował na lotnisku LaGuardia, to miał przy sobie kamerę Polaroid i postanowił udać się zobaczyć takie najbardziej znane miejsca w Nowym Jorku i pierwszy przystanek Radio City Music Hall. W momencie, kiedy kręcony był ten film, to była chyba jedna z najbardziej znanych sal koncertowych w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory jest bardzo popularna, można tutaj zobaczyć przepiękne przedstawienie świąteczne. Kiedyś poszłam tam tylko dlatego, że występowała tam moja koleżanka, ale słuchajcie, rewelacja, naprawdę warto zobaczyć. Słynny sklep z zabawkami, który kiedyś faktycznie mieścił się niedaleko hotelu The Plaza. Może tak dla uściślenia powiem, sama fasada była wzorowana czy nakręcona w Chicago, natomiast wnętrze było nakręcone w sklepie F.A.O. Schwartz w Nowym Jorku, który kiedyś mieścił się niedaleko hotelu The Plaza. Natomiast od tego roku otwarto nową lokalizację tuż przy choince Rockefellera. Po zwycięskich potyczkach z rebusiami Kevin udaje się pod słynną choinkę. Kevin mówi, że nie zasługuje na święta, nie zasługuje nawet na prezenty. Jedyne czego chce, to zobaczyć swoją mamę. No i oczywiście zadziałała magia filmów i to marzenie zostaje spełnione. A dla wszystkich, którzy przycisnęli subskrybuj... I love you!